Chwała Panu, bracia i siostry. Kiedy tak brat Wojciech mówił o tych kibicach, a każdy z nas gdzieś tam mocno kibicował, albo prawie każdy, bo też rozumiem, że nie wszyscy muszą się interesować piłką nożną. Wielu z nas byłoby trenerami. Znamy się na wszystkim praktycznie. Ale nie na to chciałem zwrócić uwagę. Zobaczcie, taki zwykły mecz mobilizuje, stwarza pewną atmosferę, entuzjazm, oprawę, koszulki, zaangażowanie, śpiewy. I sobie tak myślę, Panie Boże, czyż nie powinno coś z tego być, kiedy Kościół się zgromadza razem, że jest taki entuzjazm, przychodzimy na nabożeństwo, gdzie jest Boża obecność. Gdzie jest Boże Słowo? Gdzie jest Boża moc? Rozumiecie, że potrafimy wiele, wiele zaangażowania, wiele entuzjazmu włożyć w rzeczy, które tak generalnie nie mają wielkiego znaczenia. A tutaj dzieje się historia Bożego Królestwa. Amen. W Kościele dzieje się historia Bożego Królestwa. Jezus nie wybrał bogatych, mądrych i tak dalej, ale wybrał ludzi takich jak ty i ja. Nie przeczę, że nie mądrych, czasami bogatych, ale ludzi prostych, ludzi, którzy pokornych, ludzi, którzy mówią tak. Jezus jest kimś daleko większym niż ja. Wybrał nas i historia Królestwa Bożego upodobało się Ojcu. Dać wam Królestwo. Jezus nie mówi o bogatych, mądrych w oczach tego świata, mówi o prostych ludziach. Upodobało się Bogu dać wam Królestwo. I to Królestwo Boże rozwija się w Jego Kościele. Czasami jest niespostrzeżone, czasami jest niezauważone. Ale ty i ja, którzy jesteśmy, należymy do tego królestwa, jesteśmy częścią tego królestwa, powinniśmy sobie przypominać, widzieć, w jak wielkiej historii, w wielkim dziele Bóg pozwala nam uczestniczyć. Kiedy czytałem o odbudowie świątyni, prorok Ageusz, Zachariasz, wiecie, i tam jest, w historii czytasz o mocarstwach, o imperiach, asyryjskie, babilońskie, perskie, rzymskie. I wydaje się, że to oni rozdają karty na arenie międzynarodowej i światowej. Ja powiedziałem, ale tam gdzieś w małej takiej miejscowości jak Jerozolima, gdzieś jakieś wzgórze, gdzieś budowana jest świątynia, nawet nie jakaś największa w porównaniu z pogańskimi budowlami, ale tak patrzyłem na to, że tak naprawdę prawdziwa historia wszechświata rozgrywa się od zgiełku bijatyk w tym świecie właśnie w tamtym miejscu. My byśmy powiedzieli, to jest takie nieistotne i to jest takie nieważne, ale chciałbym, żebyśmy patrzyli z perspektywy Boga, Bożej, i chciałbym, żebyś zobaczył, że Kościół jest objawieniem, taką widzialną, rzeczywistą manifestacją Królestwa Bożego na ziemi. I ty i ja, tobie i mnie, dane nam jest być częścią tej manifestacji Bożego Królestwa i Bożego działania. Tak więc potrzebny jest entuzjazm w Kościele, potrzebny jest zapał, potrzebne jest oddanie i zaangażowanie. To wszystko jest potrzebne, abyśmy wiedzieli, byli podekscytowani, też inni patrząc, mówią, czym ci chrześcijanie się tak ekscytują. Dlaczego dla nich to jest takie ważne? Jeżeli ktoś był na usłudze naszego gościa w zeszłym tygodniu, już półtora tygodnia temu, który mówił, jak powiedziałem wczoraj na takim spotkaniu kameralnym, modliłem się, Boże, poślij słowo dla naszego zboru, też przez tego gościa, abym też ja mógł coś usłyszeć od Ciebie, coś takiego bardzo dla mnie ważnego. I pamiętacie Wy, którzy byliście, że kiedy on tutaj stanął, mówi, kiedy usłyszałem, że będę głosił słowo w Czechowicach, a w ogóle nie wiem, gdzie te Czechowice są,
nie mam pojęcia, przywieźli mnie tutaj, to mówi, od razu przyszło do mnie słowo zachęta. Mów do nich o zachęcie. I tam z Tesaloniczan jest mowa o tym, aby się zachęcać, prawda, abyśmy się zachęcali, ale mówi, za chwilę mówi, nie mów w ogóle ogólnie o zachęcie, tylko skoncentruj się i mów o tym, aby zachęcali jeden drugiego. Potrzebujemy wszyscy zachęty. Wszyscy potrzebujemy dobrych słów zachęty, jeden wobec drugiego, aby Królestwo Boże mogło się rozwijać. Potrzebujemy zachęty i potrzebujemy entuzjazmu. Ale nie na ten temat dzisiaj chciałem mówić. Chciałem kontynuować to, co rozpocząłem tydzień temu. Toczymy bój. Nie z ciałem i z krwią, ale z nadziemskimi władzami i zwierzchnościami. Pamiętacie, apostoł Paweł pisze o tym, między innymi w liście do Efezjan i kiedy kończy ten list, właśnie o tym wspomina. Mówi, w końcu bracia moi. I chciałbym dzisiaj kontynuować te myśli. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, przyjrzeli się teraz bliżej, w jaki sposób chrześcijanin, ty i ja zostaliśmy przez Boga wyposażeni do tej duchowej walki. Bo ewidentnie toczymy duchową walkę i to wcale nie oznacza, że toczysz duchową walkę w tym momencie, kiedy wypędzasz demona. To też jest duchowa walka, ale każdego dnia toczymy duchową walkę z tym przeciwnikiem, z tym wrogiem, który staje na drodze naszego życia. Ta walka ma wiele poziomów, wiele wymiarów. A to jest ciekawe, że apostoł Paweł mówi o duchowej walce w liście do Efezjan na samym końcu, nie mówi na początku. Nie mówi, nie rozpoczyna, słuchajcie chrześcijanie, słuchajcie Boże dzieci, toczycie walkę. Nie, on tak nie rozpoczyna tego listu. On pisze go z więzienia, jest tam już 2 lata, w sumie 4 lata, bo 2 lata wcześniej w Cezarei siedział w więzieniu, o mało nie zginęli na morzu. I on pisze z takim zachwytem, z taką radością na temat Kościoła ten list do Efezjan. I mówi o tej tajemnicy, że Żydzi i poganie w Chrystusie stają się jednym ciałem. I na samym końcu dopiero mówi o walce, ale na początku czyni coś niezwykłego. Bo zanim podejmę walkę, powinienem wiedzieć, kim jestem w Jezusie Chrystusie i co Bóg uczynił dla ciebie i dla mnie w Jezusie Chrystusie. To nie jest tak, jak często działo się w czasie II wojny światowej, że Rosjanie brali młodych ludzi i nieprzeszkolonych, nieprzygotowanych, od razu ich posyłali pod kulę. Bóg nigdy tak z nami nie robi. Kiedy Bóg mówi o duchowej walce, mówi toczymy bój, toczymy walkę nie z ciałem, nie z krwią, ale z mocami demonicznymi, to nie znaczy, że On nas wystawił teraz, abyśmy byli, jakby, że tak powiem, do odstrzału, do przegrania. Ale On coś wcześniej z tobą i ze mną uczynił, abyśmy w tej walce mogli się ostać i mieć zwycięstwo. I pamiętacie? Ten list zaczyna się, ja kiedy czytałem ten list nie tak dawno właśnie i przygotowałem to kazanie, to coś więcej Pan Bóg mi pokazał. Oto pierwsze jakby zwrócona została moja uwaga na Pana Jezusa Chrystusa w tym pierwszym, drugim, trzecim rozdziale. Paweł mówi, że pierwszą rzeczą, którą Bóg coś uczynił, to uczynił z samym Chrystusem. Wybrał Go, czy wybrał nas w Nim, zwróćcie uwagę, przed założeniem świata. A więc zanim Bóg wybrał ciebie i mnie do zbawienia, wybrał pierwsze Chrystusa. Jako tego, który dokona odkupienia, tego, który dokona zbawienia. I później dokonuje coś przez Chrystusa i w Chrystusie. Chrystus przelewa krew. To Chrystus przynosi błogosławieństwo. To wszystko jest dokonane w Nim. To Chrystus jest pogrzebany, jest zbudzony z martwych, posadzony po prawicy Ojca. A później w tym wszystkim Paweł mówi, a wy jesteście w Nim. W Nim przed założeniem świata wybranymi, w Nim odkupionymi przez Jego krew, w Nim jesteście w chrzcie razem z Nim ukrzyżowani i pogrzebani i w tym chrzcie jesteście wzbudzeni do życia, a obecnie gdzie? Mówi, i posadził nas w okręgach niebieskich. Halleluja. Zwróćcie uwagę, a więc On uczynił, coś dokonał cudownego i wielkiego i my tak tego słuchamy i mówimy, no to brzmi dość ciekawie, ale co to jest? Dlatego apostoł Paweł w tym liście do Efezjan zawiera 2 modlitwy, umieszcza 2 modlitwy o Kościół.
Mówi, to wszystko jest faktem, to wszystko jest rzeczywistością. Jeżeli narodziłeś się na nowo, to smakujesz tego. Doświadczasz tego, o czym mówi Pismo. Że jesteś w Nim, że jesteś odkupiony, że On ci przebaczył, że jesteś, należysz do Niego. To wszystko doświadczamy, ale ciągle nasze poznanie potrzebuje być powiększone, poszerzone. Dlatego Paweł mówi, modlę się, aby Bóg przez swego Ducha Świętego oświecił wasze serca, wasze oczy, abyście zobaczyli to bogactwo chwały, jakie jest waszym udziałem w Jezusie Chrystusie. Wiecie, mamy coś, ale do końca nie uzmysławiamy sobie, jak wielkie to jest, co Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie. Tam jest napisane, w Nim bowiem wybrał was. I wiecie, jest to napięcie w Bożym Słowie między wyborem Bożym a wolą człowieka. Czego jest więcej, woli Bożej czy decyzji woli człowieka odnośnie zbawienia? I ktoś tak pięknie napisał, jest 100% woli Bożej i 100% woli człowieka. Nie ma czegoś, że jest 90% woli Bożej, a 10% woli człowieka. Jest tego 100% i tego, bo Bóg dokonuje zbawienia, jeśli my odpowiemy całym sercem na 100%, aby pójść za Bogiem, prawda? Ale zwróćcie uwagę, pierwszy On wybrał Jezusa. I teraz każdy z nas, który idzie za Jezusem, wybiera Jezusa, stajesz się wybranym Bożym właśnie w Nim, bo nie ma wybrania poza Jezusem. Nie ma błogosławieństwa życia poza Jezusem. Dlatego jest napisane, że to w Nim ubłogosławił ciebie i mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Inaczej mówiąc, Paweł to wszystko przedstawia przed zborem, przed zborami tam w Azji, bo ten list do Efezjan był czytany w zborach Azji i miał być przeczytany. Mówi, posłuchajcie i zobaczcie na to wielkie dzieło, które Bóg z wami dokonał. Zostaliście... Ten drugi rozdział zaczyna się, że od władcy tego świata, z tego ducha buntu zostaliśmy wyrwani, wyprowadzeni i teraz służymy żywemu Bogu. Inaczej mówiąc, Paweł zaczyna pisać i mówić o duchowej walce dokładnie tak samo, jak zaczyna się Biblia. Pamiętacie, że kiedy Bóg stworzył człowieka, to pierwszy następny dzień dla niego to nie był dzień pracy. Zaraz po stworzeniu szóstego dnia Adam i Ewa, kiedy przyszedł kolejny dzień, rozpoczęli od czego? Od odpoczynku, od odpocznienia. Wiecie, pierwsze mieli wakacje. To, wiecie, jest niesamowicie ważne, że w liście do Hebrajczyków możesz przeczytać w 4 rozdziale, że Bóg wprowadza nas, chce nas wprowadzić w odpocznienie. A więc pierwsze, jestem odkupiony, jestem zbawiony, jestem posadzony w okręgach niebieskich razem z Chrystusem, ukryty w Nim. Mogę się teraz radować i cieszyć Jego zbawienie. I teraz w oparciu o to apostoł Paweł pisze dalej ten list. A więc dlatego, że takimi jesteście, to z wami Bóg uczynił. A więc teraz nie postępujcie wbrew temu wszystkiemu, kim jesteście. Ale postępujcie zgodnie z tym, kim jesteście, jak przystało na wybranych Bożych, na dzieci Boże. I poświęca od 4 rozdziału do początku 6 rozdziału różnego rodzaju relacje w kościele, w małżeństwie, w rodzinie. A więc postępujcie zgodnie z waszym powołaniem, zgodnie z tym, kim jesteście obecnie w Jezusie Chrystusie. Ale zwróćcie uwagę, czerpiemy siłę i moc do tego nie z naszej własnej siły, ale przez dzieło, które On w nas już dokonał. Przez moc Ducha Świętego, którego nam udzielił nie pod miarą, którym nas zapieczętował. A więc dlatego mam zdolność później rozpocząć kolejny dzień od właściwego chodzenia przed Bogiem i do walki z tymi wrogimi siłami. Gdyż bój toczymy. W liście do Koryntian, w drugim liście, wiersz 10, rozdział 10, wiersz 3-6 mówi tak. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy, czyli sprowadzamy do nieistnienia, do niebytu. Złe zamysły, wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi.
Zwróćmy uwagę, apostoł Paweł mówi o bardzo świadomej, duchowej walce, która rozgrywa się przede wszystkim w twoim i w moim umyśle. Miejsce, którym szczególnie diabeł atakuje, to jest nasz umysł. Tam rozgrywa się cała walka, cała batalia. Diabeł doskonale wie, że umysł jest drogą do twojego i do mojego serca, bramą do serca człowieka. A więc jeżeli zdobędzie umysł albo posieje w twoim umyśle coś niewłaściwego, to będzie atakował i niszczył nasze wnętrze, nasze serce, a to będzie niszczyć naszą relację z Bogiem. Słuchajcie, wystarczy jedno złe słowo wypowiedziane przed kimś, o kimś. Czy tego chcemy, czy nie, siejemy ziarno, ziarno nieprawości, ziarno oszczerstwa. I czy chcemy, czy nie chcemy, to ziarno tam jest. I teraz ten, który słucha tego, albo unicestwi to przez oręż Bożego Słowa, aby mieć zwycięstwo, albo to ziarno będzie tam trawiło, będzie rosło, będzie zacznie wzrastać, kiełkować, aż w końcu może zniszczyć relację. Aż w końcu, kiedy będziemy widzieć tą osobę, o którym coś źle zostało powiedziane, zaczniemy ni stąd, ni zowąd po prostu się dystansować, krzywo na nią patrzeć. Dlatego Paweł mówi, mamy oręż. Niecielesny, to jest duchowy, on ma moc burzenia warowni i diabeł często buduje takie warownie w twoim, w moim umyśle. Wiecie, warownia czy miejsce warowne umocnione jest takim miejscem, które pozwala nam kontrolować daną przestrzeń i zdobywać przewagę. Pamiętam, niedawno oglądałem taką film na temat, jak Amerykanie zdobywali jedną z wysp, jak były takie bunkry, warownie i tak dalej. I oni pokazywali, że wszystko było przygotowane, oni kontrolowali dane pole i bardzo było trudno tam wejść. Tak więc diabeł będzie próbował i próbuje, tutaj się nie łudźmy, budować różnego rodzaju warownie w sercu, w umyśle Bożego dziecka, ale z drugiej strony muszę wiedzieć, kim jestem, muszę wiedzieć, że mamy oręż, że jestem wyposażony do tego, aby rozgrywać zwycięsko, prowadzić tą walkę. Warownia, czy pierwsza rzecz, która jest tutaj taka bardzo, bardzo ważna, to zwróćmy uwagę, że zawsze chodzi o to, że diabeł chce posiać wątpliwości co do prawdy Bożego Słowa. Oczywiście jest wielką łaską, kiedy ja czytając Boże Słowo, rozumiem to Słowo. Duch Święty mi je objawia. Nie wszystko rozumiem, potrzebuję innych, którzy pomogą mi zrozumieć, ale jest to w kanonie, w tej prawdzie ogólnej Bożego Słowa. A więc diabeł pierwszą rzeczą chce zasiać wątpliwości. Jest taką próbuje zbudować warownię wątpliwości w Boże Słowo, w Boże zbawienie. Ja jestem czasami zaskoczony, co mogę przeczytać, kiedy apostoł Jan pisze koło setnego roku swój pierwszy list Jana cały poświęcony jest zbudowaniu, czy też przekonaniu wierzących, aby nie wątpili, że mają żywot wieczny. Zdumiewające, bo jeżeli nawracasz się do Pana, jeżeli oddajesz Mu życie, to Bóg ci przebacza i masz pewność zbawienia, jest w twoim sercu pewność zbawienia. Ale apostoł Jan na końcu tego listu mówi tak, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. To znaczy, że w tym pierwszym kościele ci pierwsi wierzący, gdzieś tam już później w tym okresie wzrostu kościoła, oni zaczęli przeżywać wątpliwości, pytania, wahania. A to mi też pokazuje, że jeżeli oni to przeżywali, to także ty i ja możemy to przeżywać. A szczególnie ci, którzy dopiero co swoje życie powierzyli Panu, decydują się iść za Bogiem, zaczynają mieć pewne wahania i wątpliwości. Ale tam jest napisane, to napisałem wam.
dałem wam słowo, słowo od Boga, abyście się go uchwycili i dali odpór, zburzyli te diabelskie warownie. Diabeł jest mistrzem od tworzenia wątpliwości. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Tak w ten sposób przyszedł do Adama i Ewy. Jak tam patrzymy na ten tekst biblijny, Adam stał koło Ewy, ona rozmawia z wężem, a on w ogóle nie reaguje. Całkowity brak odpowiedzialności jego za rodzinę, za żonę. W każdym razie diabeł podsuwa, czy zadaje pytanie, tworzy wątpliwości. Pierwsze to jest takie niewinne. Czy Bóg rzeczywiście powiedział, że nie wolno wam jeść? I to jest takie prawdziwe. Ewa mówi, tak, Bóg nam nie pozwoli. Wiecie, musimy być bardzo ostrożni, z kim rozmawiamy. Jeżeli masz świadomość, że to nie jest od Boga, że te myśli, te stwierdzenia, to nie doprowadzą cię do niczego dobrego. Ja mówię tak, nigdy nie próbuj dyskutować z diabłem. Nigdy nie próbuj z nim jakby wchodzić w jakieś takie tutaj utarczki słowne. Właściwie powinna Ewa powiedzieć, sprawa jest jasna i nie mamy się nad czym zastanawiać. Ale ona się już dała złapać, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Ona tak popatrzyła na to drzewo, no Bóg powiedział. Rzeczywiście z tego drzewa nam nie wolno jeść, ale ze wszystkich innych możemy jeść. I wtedy diabeł uczynił krok dalej. Bo Bóg wie, że jeżeli zjecie, będziecie jak Bóg. Popatrzcie, tutaj dwie rzeczy stały się. Raz, że nieposłuszeństwo, brak wiary dla słowa, które Bóg dał, i pycha, która została wzbudzona w jej sercu. Będziecie jak Bóg. To, co było w sercu szatana, to diabeł próbował włożyć w serce człowieka od samego początku. Będziecie jak Bóg. Ale ty i ja mamy oręż, którym możemy unicestwić wszelką pychę, wszelką złą myśl. Ty masz oręż, aby się temu przeciwstawić. I ja wiem, moi drodzy, i to możemy wielokrotnie przeżywać, i mówiłem wam o tym, że diabeł często wywiera ogromną presję na umysł człowieka wierzącego. I stosujemy oręż i mówimy tak jak Pan Jezus, napisano jest. Wiara zawsze pochodzi ze słowa, oparta jest o Boże święte słowo. I kiedy Paweł mówi tak, dlatego też, albo w końcu, wiecie, że toczycie walkę, mówi, weźcie między innymi miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Czasami mówimy tak, że tu chodzi, no tak, ja zacytuję diabłu jakieś słowo i powinien być spokój. Ale myślę, że chodzi o coś innego, kiedy Biblia mówi o mieczu ducha. Weźcie miecz ducha, aby dać odpór diabłu, tak jak Pan Jezus to zrobił z szatanem. I myślę, że chodzi o coś głębszego. Kiedy bierzesz Słowo Boże, to Słowo powinno być przez ciebie i przeze mnie przeżyte wewnętrznie. Powinniśmy doświadczać mocy tego Słowa. Prawdy tego słowa, tego, co ono w sobie zawiera. I wtedy bez problemu, z wiarą, z przekonaniem, użyjesz miecza słowa i zgasisz ten atak diabelski na swoje życie. A więc w tej zbrojowni chrześcijanina jest Słowo Boże, miecz ducha. Weźcie miecz ducha. A więc nikt za mnie tego nie ma zrobić. Każdy z nas sam musi wziąć miecz Ducha Świętego, którym jest Słowo Boże, i tym słowem zdemaskować kłamstwo szatana, zgasić, unicestwić tą bezbożną myśl, czy to kuszenie. W ten sposób, tak do tego wzywa nas apostoł Paweł. Weźcie, użyjcie. Ale kiedy o tym mówi, że mam wziąć Słowo Boże, to znaczy, że ja muszę z tym słowem przebywać. Nie wezmę czegoś, czego nie mam. Dlatego jest napisane, żeby słowo Chrystusowe mieszkało w was jak? W obfitości, obficie. Dlatego jest napisane, że powinniśmy rozważać Boże Słowo we dnie i w nocy. Powinniśmy być blisko Słowa Bożego tak, aby ono nas
wypełniało. Dlatego, że z jednej strony w Słowie Bożym jest moc, ale jeżeli ono nie będzie we mnie posiane, ja sam nie posieję je w swoim życiu, w swoim sercu, w swoim umyśle, to nie będziesz gotowy na konfrontację. Będziesz może coś tam cytował, ale nie będzie w tobie tej siły wynikającej ze zrozumienia tej prawdy tego słowa, mocy tego słowa. Ale kiedy to będzie nam objawione, będziemy to widzieć, wtedy będziemy mogli powstać w jego mocy i dać odpór diabłu. I nam bowiem, tak mówi autor listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale, wierszu 2 i 3, i nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli, albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Będziesz miał odpocznienie w Panu, kiedy zaufasz Jego Słowu. Jeżeli jest napisane, że jesteś w Nim ukryty, to tak jest. Jeżeli jest napisane, że jesteś wyrwany spod władzy szatana, to tak jest. Jeżeli jest powiedziane, że jesteś posadzony w okręgach niebieskich, to tak jest. Jeżeli jest napisane, że wszelkimi duchowymi błogosławieństwami niebios jesteś obdarzony, to tak jest. Amen. Tak jest napisane, bo o Boże, ja nie rozumiem, jakie to są te wszystkie błogosławieństwo niebios. To muszę wziąć słowo. Pozwolić, żeby to słowo mnie wypełniało, żebym miał coraz większe zrozumienie słowa. Wiecie, że tym jednym z diabelskich ataków jest to, aby odciągnąć ciebie i mnie od słowa Bożego. Żebym nie znał słowa, bo jeżeli nie będę znał, to nie wezmę miecza słowa. Będę zupełnie chodził jak we mgle. Nie będę wiedział, co się dzieje i co mam robić, a diabeł może mnie zakręcić tak, że w ogóle nie będę wiedział, gdzie jestem. Weźcie miecz. Dlatego Paweł pisze, weźcie miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Weź to słowo, bądź z tym słowem. Kiedyś w Biblii nazywało się, że chrześcijanin nosi przy sobie miecz. Prawda? Mam miecz, noszę z sobą miecz. Ale nie jest to tylko kwestia, że gdzieś go mam w torebce, w torbie, przy sobie, bo tam może być, ale jeśli nie wypełnia mojego serca, staje się bezbronny. Staje się łatwym łupem dla tych pułapek diabelskich, szatana, i on może przyjść i ja nie jestem w stanie, nie będę w stanie dać mu odporu, przeciwstawić mu się. A więc weźcie miecz ducha. Zwróćmy uwagę, jak niesamowicie kluczowa jest kwestia Bożego Słowa w zbroi chrześcijanina. On ma mieć miecz, on ma mieć tarczę wiary, on ma mieć buty gotowości głoszenia Ewangelii, on ma mieć pas prawdy. I tak naprawdę wszystkie te cztery elementy prowadzą nas bezpośrednio do Słowa, tak? Bo jeżeli mam być opasany prawdą, albo inaczej Piotr pisze, mówi o biodra myśli wasze, niech będą opasane. To chodzi o słowo. Ja mam chodzić, być związany, opasany prawdą Bożego Słowa. A więc jeżeli ja wiem, ja wtedy umiem rozróżnić, to Bogu się będzie nie podobać. Ja nie muszę go wcale pytać, bo ja wiem, że słowa Bożego, że tak, to Bogu się nie podoba. Mogę go zapytać o 5-10% rzeczy, o których Biblia nam wprost nie mówi. Ale daje nam tak wyraźne, jasne przesłania, że nawet wtedy będę wiedział, jak postąpić. W liście do Koryntian apostoł Paweł o tym mówi. Wszystko mi wolno, nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Prawda? Ale już mam dwa ograniczenia. Wolno mi wszystko, ale teraz muszę uwzględnić innych w tym wszystkim. Muszę uwzględnić, czy to będzie budować Kościół, będzie budować innych, czy też nie. Czy też to wszystko mi wolno jest pożyteczne dla mnie, dla innych. A więc mamy bardzo wyraźnie, jeśli cokolwiek czynisz, czyń w zgodzie ze swoim przekonaniem. Tak jest napisane, co nie wynika z przekonania jest grzechem. A więc powiedz, no tak, ale tam brat, tamta siostra to zrobili. Jest wszystko okej. A Bóg mówi, nie chodzi mi teraz o jego
I tutaj nie mówimy o grzechach, mówimy o rzeczach, które mogą dla ciebie z powodu twojego przekonania stać się problemem, bo ty masz takie przekonanie, jemu może wolno, ale mnie nie. Wiecie, mam takich przyjaciół, braci, którzy mówią ani kropli żadnego alkoholu. I kiedy odwiedzali nas tutaj, to daliśmy im kawę i wlaliśmy do tej kawy troszeczkę alkoholu. To nie było złośliwe, ale oni mówią, jeżeli tam jest alkohol, nie. I ja mogę powiedzieć, to wam nic nie zaszkodzi, ale on w swoim sercu, w swoim przekonaniu, sumieniu jest z tym związany. I Słowo Boże mówi tak, chociaż ten może... to ten ze względu na swoje sumienie niech się od tego powstrzyma. Amen? Więc to są takie, a więc muszę znać słowo, żebym wiedział, jak się poruszać, tak, aby rzeczywiście diabeł mnie w czymś nie uchwycił, nie przyszpilił i będę się trzepotał jak motyl przyszpilony do ściany i nie będę mógł się poruszyć, bo zrobiłem coś, inni mogli to zrobić. Ale ja nie mogłem, bo moje serce, moje sumienie tutaj reaguje. I zwróćcie uwagę, jeśli mam użyć tarczy wiary, to wiara oparta jest o słowo, aby zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Pas prawdy, a więc jestem przepasany w moim umyśle, poruszam się w taki sposób, bo jestem ograniczony prawdą. Albo inaczej, wyzwolony przez prawdę. Prawda? Ona pozwala mi wykonywać dobry bieg wiary. Jak będę głosił Ewangelię? Jeżeli nie znam prawdy, ubierzcie buty gotowości głoszenia Ewangelii. I też apostoł Paweł mówi, w tej zbrojowni chrześcijanina jest przyłbica nadziei zbawienia. Chrześcijanin ma prawo mieć żywą nadzieję zbawienia. Jeżeli ją traci... to znaczy, że został zaatakowany, że musi odnaleźć na nowo to przekonanie, tak jak Jan pisze w pierwszym liście, czy też tą żywą nadzieję, że zmierza w kierunku zbawienia. Że to nie jest tak, że chodzę do zboru, modlę się, czytam Biblię i tak dalej, ale tak naprawdę nie wiem, czy będę zbawiony. Biblia daje pewność, Biblia daje nadzieję. Żywą, jasną nadzieję na zbawienie. I jest napisane też mowa o tym, że mamy przywdziać pancerz sprawiedliwości. W liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale tam jest mowa o tym, że jest to pancerz sprawiedliwości, wiary i miłości. Chrześcijanin ma to ubrać, ma być w tym przyobleczony. Co nam to mówi, drodzy? Że mam być przyobleczony w pancerz sprawiedliwości. To znaczy, że mam tą świadomość i żyję ciągle w tej świadomości, że nie jestem usprawiedliwiony przez własne uczynki. Nie jestem usprawiedliwiony przed Bogiem przez to, co ja dla Niego czynię, ale zostałem i jestem przyobleczony sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. I Bóg Ojciec poczytuje mi dla mnie sprawiedliwość Jezusa. W proroctwie Jeremiasza w 23 rozdziale jest powiedziane, że przyjdzie taki czas, że nazwą Pana Pan sprawiedliwością naszą. Chrystus jest, i mówi o tym list do Rzymian, że zostaliśmy przez Niego usprawiedliwionymi. A więc nie robię dobrze dlatego, żeby zyskać przychylność, łaskę, miłość Boga, sprawiedliwość, ale to, co robię dobrego, robię dlatego, że już zyskałem, że już mi jest dana Jego łaska, Jego miłość i Jego sprawiedliwość. Zresztą Pan Jezus w pewnym momencie powiedział do uczonych w Piśmie, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie, to nie wejdziecie do Bożego Królestwa. Wiecie, czasami właśnie ludzie mówią tak, a jeszcze to muszę zrobić, to i na tej swojej uczynkowości, drobiazgowości próbują zbudować swoją sprawiedliwość, ale muszę powiedzieć, że poniosą klęskę. Bo im więcej jest przykazań, tym większy mamy problem. Przykazanie zawsze wzbudza w nas chęć złamania tego przykazania.
ale ja jestem już usprawiedliwiony. Dlatego Paweł w liście do Efezjan mówi tak, łaską zbawieni jesteście. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ale jesteśmy zbawieni z łaski do dobrych uczynków. A więc chrześcijanin ma oręż. I czasami diabeł mówi, widzisz, ty zrobiłeś to, ty zrobiłeś tamto, ale mogę powiedzieć tak, ale moją sprawiedliwością jest mój Zbawiciel Jezus Chrystus. Więcej, mogę powiedzieć tak, bo w tym orężu naszym jest krew baranka. Oni go zwyciężyli. Objawienie Jana 12, rozdział, wiersz 11 mówi, że oni go zwyciężyli, tego oskarżyciela, przez krew baranka. A więc potrzebuję mieć zaufanie do tego, co Chrystus uczynił na Golgocie, na krzyżu Golgoty. Ufamy w moc tej świętej krwi, że kiedy wyznajemy grzechy, ona nas oczyszcza, ona nas odkupiła, ona nas uświęciła i przez tą krew takim właśnie jestem człowiekiem. Moi drodzy, rozumiemy, że żadna z tych rzeczy nie stanowi przyzwolenie do czegoś, co jest niedobre. Ale właśnie to nas mobilizuje do tego, abyśmy chodzili w czystości, w sprawiedliwości przed obliczem świętego Boga. I jeszcze dwie rzeczy wspomnę na koniec. Imię Pana jest dane Tobie i mnie jako oręż. Każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Kiedy, wiecie, człowiek przeżywa czasami trudne chwile i zaczyna wołać do Boga, przychodzi odpowiedź. W moim imieniu demony wyganiać będą, na chorych ręce kłaść będą. Jezus mówi, nie w swoim, w moim imieniu. A więc chrześcijaninowi dany jest autorytet, moc imienia Bożego. Jeśli chodzę w społeczności z Bogiem, mogę powoływać się i wzywać Jego świętego imienia. Jeszcze chcę wrócić do krwi Pana Jezusa. Wiecie, jest niesamowita taka praktyczna moc. Oczywiście, że my przez wiarę, kiedy wyznajemy, wierzymy, że krew Jezusa nas oczyszcza. Ale pamiętam, był taki moment takiego bardzo trudnego wydarzenia dla nas w jednym zborze. I pamiętam, jak w nocy nagle obudziliśmy się, Grażyna i ja. I bardzo często jest tak, że kiedy siły ciemności nas atakują, to mniej więcej od razu jedna strona odczuwa to, co przeżywa druga strona. I obudziliśmy się i mamy tą świadomość złego, który jest, przychodzi, jest blisko i atakuje nas. Wiecie, to takie nieprzyjemne uczucie, świadomość i nagle pojawiający się lęk i strach. I masz świadomość, że jesteś atakowany. I wtedy pamiętam, w nocy to było, zaczęliśmy wzywać krwi Jezusa. Panie, niech Twoja święta krew teraz nas przykryje, okryje. Wiecie, i w tym momencie cały ten atak ustąpił. Wiele innych rzeczy możemy doświadczyć, ale widzimy, że jako chrześcijanie mamy oręż niecielesny. Nie w sposób cielesny działamy, walczymy z siłami demonicznymi, ale walczymy przez oręż Boży, który nam jest dany. To jest oręż duchowy, który nam jest dany. Wyznawaj, powołujmy się na imię Pana. I jeszcze jedna rzecz, wyznanie naszych ust. Oni zwyciężyli go przez słowa swojego świadectwa. Kochani, często przeżywamy czasami trudne chwile, czasami nam się wydaje, ja zawiodłem Boga, już nie zrobię kroku dalej, ale uczyń dobre wyznanie, kiedy nie patrzysz na siebie, ale patrzysz na Zbawiciela, na tego, który za ciebie zapłacił najświętszą krwią, który jest twoim usprawiedliwieniem. Zacznij i wyznawaj prawdy Bożego Słowa odnośnie swojego życia. I wtedy zobaczysz, jak będziesz powstawał w mocy, jak Pan Bóg przez Ducha Świętego i Słowo udzieli ci mocy, abyś mógł iść dalej. Oni go pokonali, bo byli gotowi cierpieć, bo wiedzieli o mocy i wartości krwi Jezusa, ale też dokonywali właściwego wyznania swoimi ustami. My wiemy, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a wyznanie dzieje się ku
zbawieniu. Tak ważne jest, żeby człowiek wierzył w sercu, ale też, żeby wyznał to, w co wierzy, komu wierzy, dlaczego wierzy. Niektórzy ludzie myślą, że wiara jest czymś bardzo prywatnym i osobistym, poniekąd. Ale muszę wam powiedzieć, że żywa, prawdziwa wiara zawsze musi być wyznana. Paweł napisał w drugim liście do Koryntian: uwierzyłem, dlatego też powiedziałem. A więc jeżeli coś, w coś wierzę, to co Bóg mówi, to jestem tego tak pełen, że jestem gotów powiedzieć: słuchajcie, ja muszę powiedzieć świadectwo, albo ja muszę o tym opowiedzieć. To jest żywa wiara. Natomiast jeżeli człowiek nie ma pewności, ma wątpliwości, diabeł zbudował te warownie wątpliwości, nieufności, no też nie ma odwagi, aby o tym mówić. Gdyż mamy oręż do burzenia warowni, do podbijania wszelkiej myśli. I chciałbym was, bracia i siostry, zachęcić i samego siebie, używajmy tego oręża, który dał nam nasz Pan. Możesz śmiało teraz powoływać się na Jego imię. Powiem wam z osobistego doświadczenia takiej modlitwy, kiedy nie zawsze, może ostatnio nawet niezbyt często modlę się jakby według modlitwy pańskiej, ale kiedy zaczynam się modlić według tych tematów, które są podane w modlitwie pańskiej, tam jest: święć się Twoje imię. I zaczynam, ja to nie robię w myślach, ja to robię w swoim, tam gdzie jestem na osobności, wypowiadając słowa, wtedy wypowiadam i mówię: On jest moją sprawiedliwością, On jest moim pasterzem, On jest Bogiem Wszechmogącym El Shaddai, On jest moim lekarzem. Wiecie, kiedy zaczynam to wypowiadać, to serce, mój duch podnosi się. Wiecie, bywa czasami tak, że nie jestem w stanie w ciągu godziny dojść dalej, bo to już zabiera mi tyle czasu, kiedy wspominam Jego cudowne imię, które daje nam zwycięstwo. Dlatego Dawid, kiedy wyszedł do walki z Goliatem, pamiętacie, co powiedział? Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, a ja do ciebie wyszedłem w imieniu Boga Wszechmogącego. A więc wychodźmy w imieniu naszego Pana. Diabeł będzie atakował, będzie próbował zbudować warownię, ale ty i ja mamy moc przez Boże Słowo, przez prawdę zniszczyć i zburzyć wszelkie jego warownie. Jedną z takich warowni jest zniechęcenie. Zniechęcenie w modlitwie, bo mówimy: tyle się modlę i nie ma odpowiedzi. I przestajemy, diabeł nas odciąga od tego, co jest niezwykle istotne. Zniechęcenie do Bożego Słowa, zniechęcenie do społeczności. Ale dzisiaj chcemy powstać i powiedzieć: ale my damy odpór. My bierzemy zbroję. My nie pozwolimy, żeby On zdobył sobie miejsca i kontrolował nasze życie, ale to my będziemy żyć w zwycięstwie prawdy Bożego Słowa. Amen. Powstańmy. Powstańmy, aby Boga uwielbić, aby Bogu podziękować. A też jeśli trzeba w jakiejś dziedzinie, czy to jesteś może oskarżany, to teraz wezwij mocy świętej krwi Jezusa. Powiedz: ta krew obmywa mnie z wszelkiego grzechu, zgodnie z obietnicą. Jeżeli gdzieś tam twoja wiara, ufność ku Bogu się chwieje, użyj tarczy wiary z całą stanowczością. Powiedz: tak jest napisane, ja wierzę Bogu i temu, co Bóg mówi. Kochani, teraz i każdego dnia i w każdej chwili pamiętaj, jesteś w Nim ukryty, posadzony w okręgach, i teraz weź zbroję i tocz dobrą walkę. Niech nas Pan błogosławi. Amen.